Tego się nikt nie spodziewał. Noc. Dobrze biegnę? Chyba tak. Nie biegłem na wschód, tylko na zachód, kurde. Zdradzę wam sekret. Wziąłem prysznic w trakcie przerwy. I to bardzo pomaga. Chłodna woda, polecam. Polecam ten styl. Dobra, to biorę tą pigułę. Uj. Nienawidzę tego. Co za wykopki robią u mnie w okolicy? No nie byłem w kuchni, nie w kuchni, pod prysznicem miałem prysznic. Po co bym miał w kuchni brać prysznic? W kuchni to sobie normalnie myłem łyżkę, żeby móc napić się tranu. Ha! Czy wy pijecie tran latem i zimą? Bo ja piję. Czasem pewnie się zastanawiacie, gracie w coś. Założę się też, że Morgan też pije tran. Tak kurde zdrowo wygląda. Polecam. Idziemy w stronę łuny zachodzącego. Może je dogonimy, jak dobrze pobiegniemy. W stronę łuny. Tam na pewno jest lotnisko. Nie, wodą popijam, ale ta tabletka tak ciężko przechodzi, wiecie, mi przez ten... Ostatnio prawie się utopiłem, pijąc, biorąc tabletkę. Bo sobie ją chciałem tak popić, że mi poszło nosem i kurde, prawie chyba oczami poszło też. The Wolfenstein Old Blood polecasz. O właśnie, bo ja mam te Wolfensteiny, miałem w to grać. To jest myśl, żebyśmy Wolfensteina przeszli. Ten pierwszy jest na jeden cały dzień gry, ale ja nie wytrzymam w takiej temperaturze. No, kurde. To na zimę czasu zostawić, na zimowe dni, moi drodzy. Ja pierdzielę, słońce zaszło. Tylko księżyc nas goni. Jak kiedy się odnajdziemy, odnajdziemy siebie na zakręcie. Co to będzie? Oj, oj, oj. No i znalazłem. Nie wiem, co to za rzeka, ale... Ach, kurde, dobra. Pod piątką. Napełnij butle. Wypij butle. Teraz to już mi się nie opłaca klimy kupować, wiecie. To trzeba było zrobić na początku tego, wakacji. Naprawdę. Muszę pomyśleć na następny rok. Mamy to? Mamy, jesteśmy hydrated. No to jak jesteśmy hydrated, to jeszcze weźmy sobie puszkę, zjedzmy całą. To nam energize wskoczy, może nam życie odrośnie. Przecież mówiłem, że brałem prysznic, człowieku. Strycholek, musisz słuchać się w trakcie live'a, jak ja opowiadam historię i przygody. A ty się mnie będziesz pytał teraz, co ja robiłem. Kurde, dobra. Biegnij. Niby tak trochę wzdłuż tej rzeki płynęliśmy, znaczy szliśmy, ale tak naprawdę nie powinniśmy takich, bo ja tej rzeki nie znam. Musimy tu gdzieś wyjść na szczyt i zobaczyć, co jest dookoła. Terrarię, kurde. Wy to byście sobie tylko Minecrafty grali i terrarię. I FNAFa. Fajna ta noc nawet, podoba mnie się.
Boże, oni tu kiedyś zrobili taką ciemną noc, że nic nie było widać. I ja wtedy do jogurta powiedziałem, Boże, jogurt, nic nie widać w tej nocy. I nic nie było widać, naprawdę. Teraz słońce idzie poza mapą tam i ono chce nas nabrać, że niby tam jest zachód, a tak naprawdę jest gdzieś tutaj. Tylko, że jak kupujesz w zimowym sezonie na przykład inwertera, grzanie, chłodzenie, to prawdopodobnie zjadą ci z ceny. Nie, no wiadomo, jak kupię po sezonie klimę, to będzie pewnie dwa razy tańsza, nie? Chociaż w sklepach internetowych zazwyczaj nie ma tak, jest, wszystko jest tanie cały rok. Może zamówię od Alibaby, kurde, klimatyzację. Ej, skąd się ten księżyc wziął z tej strony, to ja... To gdzie ja wtedy biegłem? Tam gdzieś? Kurde, no ja go miałem za plecami, ale on się chyba szybko przemieszcza. Czekajcie, popatrzmy na niego. A może nie. Jestem w jakimś... Kurde, nie wiem gdzie. Zgubiłem wszystkich stream hunterów i siebie też. Nigdy się nie odnajdę. Tak, to już jest. A wy powiedzcie mi, czemu wy siedzicie w domu zamiast iść na plażę, dziewczyny? Mocarz. Fajne przygody. Bedouin, nie da się podnieść temperatury ciała talą kartę pijąc herbatę, wiesz? Ktoś cię oszukał. To niemożliwe, że to jest tą. A może? Gdzie ja jestem? Gdyby to była zwykła szopa. Ale to mi się nie zgadza. Taka szopa jest przy lotnisku, wiecie? Ej, coś tam jest, jakiś murek. Jakaś wiocha. No gdzieś musimy być na pewno. Piszesz sobie na północy ze Starego Soboru. Kurde, właśnie tak czuję, no bo biegnę do lotniska, to muszę być. Ciekawe. Tutaj kiedyś żeśmy taki fajny motor znaleźli. Ale to nie było na standalone, bo na standalone to nawet motorów nie ma. Zachodni wschodzi od soboru. Czemu ekran jest wąski po bokach? Niech się zastanowię. Bo masz płaski monitor i oni zrobili płaskie, cienkie boki tego ekranu. Ale gdzieś musieli wszystko upchnąć, więc on jest płaski po bokach, a jest gruby od góry i od dołu. Pewnie tak jest. Wstaje, kurde, nie no, słońce chyba na zachodzie w słońce się nie podniesie, co? No to by były cheaty. Gdzie to lotnisko? Gdzieś
Tu musi być. Czuję to. Dobra, tam są hangary chyba. A może tu las? Nie no, chyba hangary. Dobiegniemy, zobaczymy, kurde, może jakaś szopa podłużna, nie ma takich szop wielkich. Wiecie co? O, jest ściana tego, jest płot. Kurde, to był chyba płot. Zbiegniemy na lotnisko i nas ktoś zastrzeli, czuję to. Czujecie to w kościach? Kurde, w sutkach to czujecie? Mrowi was? Bo mnie tak. Kolejne ograniczenia w zużyciu prądu. Brak klimatyzacji w supermarketach. Zamykane restauracje. To ja już nie jeżdżę do supermarketu. Tu się powinienem rozglądać, ja tu czytam o kurde wyłączaniach prądu w Warszawie. Dobra. No i teraz, moi drodzy, kurde, drasunia. Co jest z moim... A, buty mi się zepsuły, naprawdę. Ja, to dlatego stopy mnie bolą. Trzeba uważać, bo może się podobno palec złamać u stopy. Musiałem przećwiczyć strzelanie. Na wszelki wypadek, gdyby ktoś się tu nawinął. Musimy buty znaleźć szybko. Nie no, ktoś napisał, znajomy napisał na tym, na Facebooku, że w Warszawie blackout miał, czyli prąd wyłączyli. Pewnie na chwilę tylko. O, są buty, patrzcie, kurde, człowiek mówi i marzenia się spełniają. Ale gówno widać. To będzie dopiero przygoda tutaj, jakbym taki akacza znalazł z broń, z amunicją, to by było fajnie. Jeśli tutaj ktoś jest, to nie ma szans, żebym ja go zauważył, ja tu nic nie widzę. Trochę może widzę, no. Słychać jakieś kurde szelesty. Healing mam, moja postać się leczy właśnie. Może i ograniczenia w dostawie dotyczą zakładów przemysłowych, ale jak piszą, że
wprowadzają 19 stopień i nie będzie klimy w sklepach, to chyba, kurde, nie będzie klimy w sklepach, nie? Co się dzieje? Zawsze jakiś ciulik siedzi na tym lotnisku i kampi. Myślę, że nie będzie inaczej tym razem. Nikogo. Jakiś pistolet to nas nie interesuje. Nie ma tu nic więcej. Kurde, no tak ciemno, że ciężko zauważyć. Czy jak wrażenia z gry? Nie, jest tak samo dalej zbugowana jak była. I tak samo gównia nie działa, no co poradzić. Takie to już jest to DayZ. W sumie dobrze, że jest noc, bo zombiaki nas nie gonią. Coraz ciemniej się robi, nic już nie widzę. Gdzieś tam leżało chyba nawóz. Ty, czemu tu baraków nie ma? Tu były baraki. Czemu one są zburzone? O ja. Coś zmienili, kurde, w serwerze znów? Ja pierdzielę. Były baraki, skarby tu się wyciągało z nich. A może tu były? A nie, tu były baraki, kurde. Dałem się nabrać. Twórcy gry przebiegłą pułapkę na mnie zastawili tutaj, która miała mnie odwieść od poszukiwania baraków. Ale one jednak stoją tak jak stały zawsze. Puszkę od razu sobie zjemy, wiecie. Chodzi o to, że jeśli nas coś postrzeli, będziemy leżeć w trawie, a będziemy najedzeni, to jeszcze nam może życie wrócić i możemy powstać niczym normalnie. Jezus. Tylko szybciej. Nie, jesteśmy energized i widzicie, że się healing od razu robi. Dlatego się jeszcze napijmy do maksa. Żeby też było na jasno zielono. Może tu latarkę można mieć. Albo świetlika rzucić. No, teraz to jesteśmy, kurde. No gówno, przecież nic nie widzę, co ja mam tu znaleźć. Nie no, kurde, nie ma nic. Dziwna sprawa, powiem wam. Rzuć flarę, ta, tylko że właśnie nie mam flary, kurde. Nie mam flary, jakbym miał flarę, to bym rzucił od razu. Bym się nie zastanawiał, dwa razy nawet. Tylko raz.
Mi się zdaje, jakbym jakieś kroki słyszał. Ci kurde, kolego, dać bana, bo ciągle spamujesz to samo, ale to jakby to jeszcze dzisiaj ty jeden tekst wklejasz i to go wklejasz kurde już od ostatniego live'a cały czas. O, patrzcie, coś jest, gacie. Uuu, tortilla backpack, to nieźle brzmi. No no, taki to ładny. Ja cię kurde. Teraz to jest przygoda, moi drodzy. Teraz to możemy wszystko zebrać do plecaka, nam wnosić. No i tu powinny być itemy i to dużo, ale ich nie ma. Mi się wydaje, że one się jeszcze nie pojawiły właśnie. To jest cały sekret, kurde, tego miejsca. Trochę biednie. Nic nie widać. Mam dla was złą wiadomość, jaśni już nie będzie. Bo na tym serwie jest restart, w momencie kiedy ma być jaśniej, już to się robi restart i znów jest dzień. I się później robi tylko ciemniej. W dupie, nie chce mi się czekać na spawn. Chyba nikogo nie ma na tym lotnisku, żeby mnie zastrzelili, tak mi się wydaje. Nie no, gra ktoś na serwie. Ale może nie siedzą na lotnisku dzisiaj. A może ich omijam, bo jest kurde ciemno jak w dupie, to mógłbym przejść obok typa i byśmy się nie zauważyli pewnie. O, sardynki znalazłem. Kurde, ja mam amunicję, ale do czego? Kto to wie? Ja się na tym nie znam. Lirik chyba mówił, że się... A, to nie ma, to nie... Tam Lirik to se może gadać. Dużo jest itemów na lotnisku, tylko nie wiem, czemu się nie pojawiały tam. Jest jeszcze ta baza wojskowa z tymi namiotami całymi. Możemy sobie tutaj gdzieś postać zostawić, wiecie? I się umówimy z Jogurtem i Sinbadem na grę. I przyjdą po mnie, będzie przygoda lotniskowa. Tu zawsze było pełno itemów, ale gówno. Ja no, wydaje mi się, że trzeba poczekać chyba. Nie, nie usunęli zombie w Daisy. Ale zombie nigdy w nocy nie widziały. Fuck, jak jest ciemno. To są chyba te... O, jest flara, kurde, rzucam. Od razu lepiej. Jak się rzuca? G?
Dajmy sobie czerwonego. Teraz coś tam pewnie, kurde, ma draseczkę, bo się zastanawia, kto co to za kozak nie boi się śmierci. Co to było? Skąd ta puszka coli? No nie ma tu puszki coli, nie widać nic. Czy to tak aż bardzo widać? No, tu już nic nie widać. A, chyba zgasły, wiecie. Nie ma tu żadnych przedmiotów, nie wiem, co jest grane. Wejdę sobie tu na budeczkę. Nawet kucnąć nie mogę, dobra, w dupie to mam, to schodzę na dół. Jeszcze ktoś odstrzeli. Tam się w ogóle coś paliło chyba, albo mi się zdawało, czekajcie. No to są światła z lotniska, dobra. Okej, moi drodzy, i tu sobie wyjdziemy z gry. Tu sobie zrobimy odpoczynek nasz i następnym razem jak będziemy grali, to już czuję, że będzie prime time przygoda i nas ktoś zastrzeli. Obiecuję, że nas ktoś zastrzeli następnym razem, ale nasza postać całkiem ładnie wygląda. Mamy kamizelkę, mamy plecaczek, maskę, broń, sikierkę, spodnie bojowe, wszystko jest super. No tak, dobra.